Nazywam się Justyna Styszyńska i poprowadzę dzisiaj dla Was warsztaty plastyczne zainspirowane twórczością Fridy Kahlo. Pokażę Wam, jak w fajny i nietypowy sposób narysować portret. Frida Kahlo zasłynęła swoimi niesamowicie wymownymi autoportretami i niezliczoną liczbą portretów. Była meksykańską artystką, która w młodym wieku uległa wypadkowi. Rodzice, aby umilić jej czas rekonwalescencji, kupili jej sztalugę. Frida, przykuta do łóżka, spędzała czas na rysowaniu i malowaniu. Rysowała z obserwacji. Przy łóżku miała farby, sztalugę, ale także lustro. Dlatego bardzo dużo wykonała własnych autoportretów. Tak uczyła się rysować. Nikt jej nie pomagał, nikt jej nie prowadził, nie poszła na studia artystyczne, tylko sama w domu rysowała. Przede wszystkim z obserwacji. Na pewno próbowaliście już kiedyś rysować z obserwacji. Patrzyliście na jakąś osobę i próbowaliście ją narysować. Tak, wiem, jest to trudne ćwiczenie i nie zawsze efekt jest zadowalający. Dzisiaj pokażę Wam, jak spróbować zrobić to dobrze. Ponieważ na pewno próbowaliście kiedyś rysować kogoś, kogo mieliście przed sobą. Jestem przekonana, że nie zawsze byliście zadowoleni z efektu, a wynika to z tego, że zamiast rysować to, co widzę, rysowaliście z pamięci. Rysowaliście to, co pamiętacie. Oko, jak rysujecie, przeważnie tworzycie jakąś taką rybę, w której robicie kulkę. Ja zawsze mówię moim uczniom, że po prostu to wygląda tak, jakbyśmy nie mieli powiek. Tak nie wygląda oko, ale tak, taki symbol przyjęliśmy. Nos, moje ulubione, to wygląda jak jakiś konar drzewa. Przeważnie coś takiego. Czy ktoś z Was ma tutaj jakieś linie? Nie ma takich linii. Usta. Trójkąty. Najlepiej trójkąty po prostu przekręcone, przekreślone kreską. Usta też tak nie wyglądają. Postarajcie się w tym ćwiczeniu rysować to, co widzicie. Gdy mamy już tą plastikową lub szklaną płachtę, mamy flamaster, zaproszę moją modelkę, ponieważ będę rysowała z obserwacji. Zapraszam Cię. Moja modelka musi stanąć przede mną, bierze płachtę pleksji lub szkła w rączki i przykleja sobie do noska. Ja muszę zamknąć jedno oczko, bo jak patrzę obydwoma, no to mi się trochę to wszystko przemieszcza, więc zamykam jedno. I rysuję tylko to, co widzę. Rysuję, nie zmieniam kierunku i kształtu tutaj miejsca głowy, ponieważ też mi się rysunek wtedy zmieni. Moja modelka stara się nie ruszać. Przesunę modelkę w tą stronę, żebyście lepiej widzieli, na czym polega ćwiczenie. Teraz jestem trochę niżej, więc zmieniło mi się kąt widzenia, więc muszę to zrobić jeszcze raz. Gdyby coś się nie udało, zawsze można zmazać. No i zamykam jedno oczko i rysuję. Rysuję wszystko. Zapominam o tym, że nos ma jakieś linie po boku, ponieważ żadnych takich linii nie widzę. Widzę tylko linię tutaj i rysuję to, co widzę. Moja modelka nie może się ruszać, bo wtedy jest mi ciężej, ale jak coś jest nie tak, to łatwo to zmazać. Patrzę się teraz moja modelka w jedno miejsce. No i tutaj akurat mam bardzo trudne zadanie, ponieważ moja modelka ma bardzo bujne loki, bujną czuprynę. Jest to trochę trudne, natomiast zrobię to szybko, żeby pokazać Wam mniej więcej, na czym polega to ćwiczenie. Zaznaczam też szyję i zaznaczam loki. Nie zmyślam tych loków, tak? Bo jak je zmyślę, to będą wyglądały nienaturalnie. Staram się, wybieram co któryś i go zaznaczam. Gdybym miała dużo czasu i modelka byłaby cierpliwa, mogłabym to robić dłużej i narysować ich więcej. Dobrze, dziękuję. 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 Proszę bardzo. Teraz narysowane jest to, co widzę. Oczywiście w liniach, bez cieni i takich rzeczy. Natomiast na tym polega to ćwiczenie. Próbujcie nie rysować z pamięci, tak aby właśnie te kształty były naturalne. Porównajmy teraz to, co mamy w pamięci, a to, co udało nam się narysować
patrząc na obraz. Jest duża różnica. Ja wiem, że nie od razu to wyjdzie, ale staramy się dzisiaj zapomnieć wszystko, co wiemy na temat twarzy. Gdy nasza praca jest gotowa, bierzemy swoją kartkę, najlepiej A3, i przykładamy do naszego rysunku pod światło, więc tutaj pod okno przykładam swoją pracę. Najlepiej, aby rodzic pomógł Ci przyczepić ją taśmą. Wtedy będzie wygodniej. Ja zrobię to szybko, bez taśmy. Teraz, tak samo jak wcześniej, staramy się odrysowywać z dokładnością nasz rysunek. Pamiętaj, żeby zapomnieć, że rysujesz oko. Rysuj po prostu linie, które widzisz. To ćwiczenie pomoże Ci rysować z obserwacji. Gdy wykonasz dużo takich ćwiczeń, będą Twoje rysunki coraz lepsze. A i wtedy, kiedy będziesz chciał narysować naprawdę z obserwacji, po prostu mając modelkę przed sobą, gwarantuję Ci, że pójdzie Ci lepiej. Zapomnisz o tych rybach i o tych konarach drzew, tylko zaczniesz rysować prawdziwe kształty. Uważamy, jak zdejmujemy, i praca skończona. Jeżeli nie macie pod ręką nikogo, kto mógłby Wam zapozować, możecie też próbować ćwiczyć, rysując rękę. Ręka jest też takim trudnym elementem do rysowania. Kładziemy sobie plastik, nasze plexi lub szkło na dłoni i zamykamy jedno oko. Tak samo wtedy odrysowujemy swoją rączkę. Tu jest nieco łatwiej, ponieważ ja się nie ruszam. Ręka jest bardziej stabilna, dużo łatwiej jest mi rysować. Tak samo jak przy twarzy, rysuję tak naprawdę kontur. Na razie nie bawimy się w rysowanie żadnych cieni. Można rękę ułożyć w różne dziwne ułożenia. Mam nadzieję, że podobały Ci się te warsztaty i że będziesz mógł sobie spokojnie w domu poćwiczyć, aby stać się tak sławną artystką jak Frida Kahlo.